Betlejemskie Światełko Pokoju dotrze w piątek do Kościerzyny. To akcja skautów i harcerzy, którzy przed świętami Bożego Narodzenia przekazują sobie symboliczny ogień zapalony w grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Światło dotarło już do Gdańska. Dzisiaj nastąpi uroczyste przekazanie tego światła mieszkańcom oraz harcerzom. Natomiast do Kościerzyny dotrze w piątek. O godzinie 17 na kościerskim rynku będzie możliwość odebrania takiego światła, tego ognia, żeby zagłościło na naszych rodzinnych stołach. Co roku akcja odbywa się pod innym hasłem. W tym roku brzmi Światło Nadziei. Dzięki harcerzom ogień wraz z przesłaniem trafia do ich domów i bliskich.